To otwiera mocne perspektywy rozwojowe dla miasta. Marek Jermowicz, witamy w Barwach w Armii Mazur, programie obecnym w kilku stacjach radiowych, w studiu Radia Plus i Telewizji Kopernik. Czesław Najmowicz, burmistrz Ostródy, dzień dobry. Dzień dobry. Panie burmistrze, jak pan spogląda na rok 2017, na którą inwestycję w 2017 pan czekał najbardziej? Czekałem w 2017 i przez ostatnie 30 lat na wiadukt nad torami kolejowymi linii Skandawa-Poznań. Dlatego, że my jako miasto Ostróda jesteśmy podzieleni 3 torami kolejowymi i podzieleni na pół, z północy na południe. I z tego powodu wynika wyjątkowa uciążliwość komunikacyjna. Jeśli chodzi o inną ważną inwestycję dotyczącą roku minionego, no to chyba obwodnica Ostródy to jest rzecz istotna. Co zmienia taką inwestycję, jeśli chodzi o miasto tej wielkości, co Ostróda? Mamy to szczęście, że jesteśmy położeni w tym miejscu i że funkcjonujemy w tym czasie, dlatego że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, inwestycja krajowa, chcąc skomunikować nasze województwo z Polską, z całym krajem, i spowodować to, abyśmy też pod względem rozwiązań komunikacyjnych nie byli wykluczeni. Przeprowadzona była inwestycja drogi krajowej jako drogi dwujezdniowej i obwodnicy szesnastki. To otwiera mocne perspektywy rozwojowe dla miasta ze względu na to, że wokół Ostródy będą się mogli, że tak powiem, lokalizować inwestorzy. Bardzo ważnym czynnikiem jest to, że poprawione zostało bezpieczeństwo ludzi korzystających z tych dróg. Te drogi były, że tak powiem, takie złą sławą objęte z tego względu, że bardzo dużo wypadków się wydarzało. Teraz z kolei również ze względu na rozwiązania komunikacyjne będą mogli się lokalizować inwestorzy, to co wspomniałem, a miasto jest dobrym miejscem, dlatego że żeby można lokalizować inwestycje, należy na wysokim poziomie świadczyć usługi komunalne, bo nikt nie przyjedzie zlokalizować swojej firmy, jeśli nie będą pracownicy mogli znaleźć sobie odpowiednich mieszkań, jeśli rodziny nie będą miały zabezpieczonych świadczonych usług na wysokim poziomie oświatowych, kulturalnych, sportowych. A nasze miasto takie świadczenia jest w stanie zaoferować. Panie burmistrzu, pieniądze unijne to jest takie hasło, które elektryzuje i samorządowców, i mieszkańców. Spoglądając na rok 2017-18, no i tę obecną perspektywę, no to jest taki czas, który warto wykorzystać. Jak wykorzystuje go Ostróda? No bardzo intensywnie, ponieważ pozyskaliśmy bardzo dużo środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. I jest to rząd wielkości około 25 milionów, plus dodatkowo jeszcze ze środków krajowych pozyskaliśmy 1 000 000. I nie ukrywam, że jeszcze 2 projekty mamy do zrealizowania i jeśli otrzymamy to dofinansowanie, to wręcz żartobliwie powiem, że będziemy marszałka prosili, żeby już nam więcej tych środków nie przydzielał, ponieważ nie będziemy w stanie tego wszystkiego wykonać. Dwie ważne przestrzenie, termomodernizacja szkół, basen. Tak, no i takie strefy aktywności. I właśnie z tego RPO właśnie pozyskaliśmy bardzo dużo środków na termomodernizację szkół. Również ze względu na to, że współpracujemy z gminą, jeśli o rozwiązania gminą wiejską, rozwiązania komunikacyjne, pozyskaliśmy środki w wysokości 16 milionów na odnowienie transportu publicznego, konkretnie autobusów komunikacji miejskiej, a przy okazji, żeby otrzymać dużą ilość punktów, jak również dodatkowe środki, powiązaliśmy to z takim zrównoważonym transportem. Rozpoczęliśmy od wiaduktu, takiej inwestycji, która chyba jest gwoździem programu, jeśli chodzi o rok 2018.
Przypomnijmy jeszcze te, powiedzmy, terminy graniczne, kiedy mieszkańcy już nie będą gdzieś z okolicy placu budowy podglądać, co tam się dzieje i czy tam się rzeczywiście dzieje, tylko będą mogli faktycznie podejść, dotknąć i stwierdzić, no jest. Tak jak już wspomniałem, zakończenie inwestycji, koniec roku. Bardzo precyzyjnie wykonawca, firma Budimex, przedstawiła nam harmonogram prac i jesteśmy przekonani, że ten harmonogram będzie w sposób właściwie realizowany z tego względu, że mamy doświadczenie z budowy właśnie tych wspomnianych wcześniej dróg krajowych i rzeczywiście fajny to czas i jedyny czas, że można było tę inwestycję zrealizować. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu Telewizji Kopernik www.kopernik.tv. Czesław Najmowicz, burmistrz Ostródy, był Państwa i moim gościem. Marek Jarmowicz, dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.